wierzyć w siebie i w swoje wartości oraz mieć silne wsparcie. Ufam najlepszym. Gram z PZU. Iga Świątek. Czy wiesz, że ból w nadbrzuszu to znak, by zadbać o wątrobę? Dlatego biorę Essentiale Forte, lek, który zapewnia mi 3 korzyści dla wątroby. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nie przegap takiej okazji w Plusie. Kup internet w Plusie, a do tego doskonały zestaw. Laptop HP Pavilion z procesorem Intel Core i5 na raty i drukarka za 1 zł. Plus, najlepszy internet 5G w Polsce. Razem z Tobą narodził się nowy styl. Wszystko, co robisz, ma być wyjątkowe. Tak jak wyjątkowy jest Maxi King. Pyszny baton prosto z lodówki. Orzechy, czekolada, wafel, mleczne nadzienie i płynny karmel. Maxi King. Na bogato. Opozycja jest od tego, proszę Państwa, żeby głosować razem z rządem, jeżeli się z tym rządem nie zgadza i jeżeli chce, żeby ten rząd przestał rządzić. Debata dnia, Agnieszka Gozdyra. Pytam w ten sposób o Lewicę, która stawia warunki Prawu i Sprawiedliwości. Chodzi o Fundusz Odbudowy i chodzi o słynne sejmowe głosowanie, w którym rząd nie ma wsparcia w koalicyjnej, solidarnej Polsce. Ale zaczynamy od pytania o Rzeszów, bo tu zmiana, bo tu wybory jednak w czerwcu i za chwilę o tym dlaczego. Moi goście: Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór, pani poseł. Dobry wieczór. Daniel Milewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, witam bardzo i serdecznie. I Paweł Bejda, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór. Koalicja Polska, dobry wieczór. Koalicja Polska, tak jest. Dobry wieczór. No więc właśnie, już wiemy, że przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa, które miały się odbyć 9 maja, mają być przesunięte na 13 czerwca. To jest projekt rozporządzenia premiera Morawieckiego. Krótki materiał i za chwilę pytania do państwa. Pomimo tendencji schyłkowej trzeciej fali zachorowań na SARS-CoV-2 oraz prognozy poprawy sytuacji w najbliższych tygodniach, ciągle należy brać pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację i ryzyko wzrostu zachorowań. Nie możemy nikogo narażać na groźbę utraty zdrowia, czy tym bardziej życia. Chcę państwa uspokoić, żadne względy polityczne nie będą decydowały o terminie tego wyboru, a jedynie względy sanitarne. PiS-owi nie chodzi o to, że myśli o ludziach tutaj, że myśli o ludziach w innych miejscach Polski. PiS myśli o tym, jak odwlec w czasie swoją klęskę. Panie pośle, do Daniela Milewskiego pytanie. Czy PiS myśli o tym, jak odwlec w czasie swoją klęskę? Bo usiłuje zrozumieć, bo tak, wybory przesunięte na 13 czerwca, ale przecież to Rzeszów jest tym miastem, gdzie szczepiono na potęgę i słyszymy o odmrażaniu gospodarki. Tak, że już za chwilę decyzję o odmrażaniu gospodarki, a tutaj zagrożenie epidemiczne. O co chodzi? Ja wszystkie decyzje podejmowane przez rząd traktuję poważnie. Zatem zarówno te dotyczące kwestii pandemicznych, jeżeli chodzi o obostrzenia, ich wprowadzanie czy luzowanie, jak też jeżeli chodzi o termin wyborów. Jeżeli analizujemy sytuację epidemiczną, no to dopiero zaczynają się trendy spadkowe i wobec tego po odpowiednich konsultacjach na różnych szczeblach rząd podejmuje decyzję o przesunięciu terminu wyborów. Panie pośle, ja mówię o tym, że jak było gorzej i mieliśmy mnóstwo zgonów i mnóstwo zakażeń, to wybory były ustanowione na 9 maja. Jak się robi lepiej i jest mowa o odmrożeniu gospodarki, to przesuwacie wybory na 13 czerwca. Ja o to pytam. Nikt nie mógł przewidzieć w momencie, kiedy te wybory były rozpisywane, że sytuacja epidemiczna na przełomie kwietnia i maja będzie wyglądała tak, jak wygląda. Więc jakby to, droga pani redaktor, no, to jest właściwe reagowanie na sytuację, która nas zastaje. Pani poseł Izabela Leszczyna? Pani redaktor, naprawdę to bardzo sympatyczne, jak pani stara się zadawać racjonalne pytania i argumentować w sposób odwołujący się do przepisów prawa, do rozumu, ale no, widzi pani, że nie bardzo się da. Partia PiS to jest partia, która jeśli w ubiegłym roku, w maju,
Wszyscy byliśmy przerażeni pandemią i uważaliśmy, że wybory nie mogą się odbyć, na pewno nie mogą być kopertowe. Oni uważali, że mogą, ponieważ prezydentowi długie zaczęło padać, ale jeszcze miał przewagę, jeśli chodzi o poparcie wyborców. Natomiast teraz pan Konrad Fiołek, który jest kandydatem obywatelskim, kandydatem popieranym przez wszystkie demokratyczne, opozycyjne partie, sondaże pokazują, że wygra w Tuglach. No i PiS myśli, że przez miesiąc dokona jeszcze jakiegoś cudu. Może, nie wiem, kolejne szczepionki cudownie się znajdą w rękach pani wojewody. I myślą, że wygrają, no ale nie wygrają. Borys Budka powiedział dzisiaj bardzo trafnie. Bez względu na to, czy wybory będą 9 maja, czy 13 czerwca, te wybory wygra najlepszy dla Rzeszowa kandydat, Konrad Fiołek, bo jego popierają rzeszowianie, NGOsy, opozycja demokratyczna i w dodatku Rzeszów po prostu na to sobie zasługuje. Pan Paweł redaktor... Bejda, tak? No tutaj te argumenty, które pani... To ad vocem, jak rozumiem, tylko proszę krótko, bo czeka pan poseł PSL-u. Te argumenty, które pani poseł użyła, gdzieś na początku zasygnalizowała, iż z moją inteligencją jest coś nie tak. Natomiast de facto... Natomiast to, co pani powiedziała, gdzieś tam próbuje obrazić inteligencję naszych widzów, dlatego że doskonale wszyscy pamiętamy, co się działo przed rokiem i jakie były liczby zakażeń czy zgonów przed rokiem. I wyście wtedy mówili o konieczności przesuwania wyborów, a dzisiaj, kiedy te liczby są dużo większe, doszukujecie jakichś politycznych cudów w przesunięciu terminu o parę tygodni w trosce o to, aby obywatele mogli dokonać swobodnie wyboru, żeby nie musieli się obawiać tak jak jeszcze mogą. Rząd po to podejmuje decyzję o przesunięciu terminu wyborów, żeby jak najliczniej rzeszowianie mogli wziąć w nich udział i niech wygra najlepszy. Ale to, jaki będzie termin wyborów, nie ma żadnego znaczenia na to, czy pan Fiołek ma poparcie NGO-sów, czy ich nie ma. Może on jeszcze zwiększy swoje poparcie, ja nie wiem. Paweł Ale Bejda. Proszę bardzo, natomiast nie wmawiajcie Polakom, że ktoś próbuje wpływać na wynik wyborów poprzez termin. Ten termin jest przesunięty tylko po to, żeby bezpiecznie mogły się odbyć wybory. Czy chodzi tylko o bezpieczeństwo? Bo ja słyszę też od wicerzecznika pana Radosława Fogla, że może być jednak wspólny kandydat Zjednoczonej Prawicy jeszcze do tego czasu. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o to, że PiS boi się, że przerwie te wybory. A te wybory są dla niego bardzo ważne, dlatego że jeżeli wygra kandydat opozycji, to będzie taki trend, który w jakiś sposób będzie obrazował, że władza traci poparcie. Dlatego też nie jest przypadkowe to, że ogłasza się przesunięcie terminu wyborów po wczorajszym spotkaniu, po niedzielnym spotkaniu pana Jarosława Kaczyńskiego, pana Gowina i pana Ziobry. Czyli pan uważa, że to ustalono wczoraj na tym spotkaniu, tak, panie pośle? Pan uważa, że to było jedno z ustaleń wczoraj? Tak, ja uważam, że to było jedno z ustaleń i tutaj możecie się zarzekać i nie wiadomo, jak przekonywać opinię publiczną, że to nie ma żadnego wpływu. Ja myślę, że Jarosław Kaczyński po prostu postawił warunek, że ma być jeden kandydat, bo jeżeli jest kandydat Solidarnej Polski i kandydat PiSu, to po prostu jest taka obawa, że przerżnie się te wybory, a te wybory dla Jarosława Kaczyńskiego są wyborami bardzo ważnymi i po prostu wizerunkowymi i te wybory mogą odwrócić niejako tendencję wyborczą i spadek poparcia Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj o to chodzi, to jest bardzo proste. Czy pan uważa, że w najbliższym czasie mamy się spodziewać rezygnacji pana Wosia i zostanie pani wojewoda Leniart na placu boju? Myślę, że tak będzie. Pan Ziobro już dostatecznie napsuł nerw panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, między innymi sprawę związana z Funduszem Odbudowy i z innymi jeszcze rzeczami i tak zwanym podskakiwaniem politycznym. W tej chwili i pan Ziobro, i pan Gowin poczuli krew, dlatego że Jarosław Kaczyński musi w jakiś sposób też liczyć się ze swoimi mniejszymi koalicjantami, ale no, jak kończą przystawki PiSu, to już historia też w jakiś sposób pokazała. Natomiast Jarosław Kaczyński nie spotkał się, proszę państwa, z panem Gowinem i z panem Ziobrą, żeby wzmocnić ich partię, tylko żeby wzmocnić swoją partię Prawa i Sprawiedliwości i będzie tylko jeden kandydat. Zobaczycie państwo, historia pokaże, przyszłość pokaże. Panie pośle, jak za chwilę się okaże, że jest tylko jeden kandydat, to na czyje wyjdzie, że tak kolokwialnie zapytam?
Mnie pani pyta? Tak, tak, pana. Tutaj była taka informacja, pewnie pani redaktor się przejęzyczyła, bo kandydatem Solidarnej Polski nie jest pan minister Pan Warchoł, tylko pan minister Warchoł. Tak, przepraszam. Jeśli mowa o spotkaniach liderów Zjednoczonej Prawicy, to moim zdaniem nie chodzi o interes żadnego z tych ugrupowań, bo tutaj pan poseł z PSL-u sugeruje, czy snuje domysły, czy Jarosławowi Kaczyńskiemu może chodzić o dobro ugrupowań mniejszych, a nie mówić tylko swojego. Nie, Jarosławowi Kaczyńskiemu mam nadzieję, że podobnie pozostałym liderom Zjednoczonej Prawicy, czyli panu premierowi Gowinowi, czy panu ministrowi Ziobrze, zależy na dobru naszej wspólnej partii, na partii, którą jest Polska, a nasza Zjednoczona Prawica jest tą siłą, która od 6 lat, choć bujana z różnych stron, głównie zewnętrznych, jest łodzią, która płynie ku temu dobru obywateli Rzeczypospolitej, także teraz na trudnych falach. Już kiedyś była jedna słuszna partia w Polski. Tak, a wy jako PSL byliście z nią, a wy byliście z nią w koalicji, jedna, tak? Jedyna. Panowie, tak, dopuszczę Izabela Leszczynę do głosu, dobrze? Tak, jedyną partią Rzeczypospolitej Polskiej. No niech pan się zastanowi, co pan mówi. Tak, panowie, nie przekrzykujcie się. A wy byliście z nimi w koalicji, tak? To o tej partii pan mówi. Izabela Leszczyna. Bardzo proszę, pani poseł. Bardzo, bardzo dziękuję, bo pan poseł Milewski jakoś bardzo wykrzykuje i się zrobił nerwowy. Panie pośle, przede wszystkim ja w ogóle się nie odnosiłam do pana inteligencji, ale podnosi pan głos. Pan jest na pewno bardzo inteligentnym człowiekiem, ja nie mam co do tego wątpliwości. Ja w ogóle o tym nie mówiłam. Ja mówiłam o tym, że pani redaktor starała się was uklasować, was, czyli PiS, w takich kategoriach odwołujących się do danych i do faktów racjonalnych. Tymczasem wy kierujecie się tylko propagandą, a nie danymi i faktami. I przypomnę panu, że w maju chcieliście robić wybory kopertowe. Natomiast jeśli mówi pan o tym, że tą łódką Zjednoczonej Prawicy ktoś buja przede wszystkim z zewnątrz, to chcę panu powiedzieć, bo zachowuje się pan, jakby pan tego nie wiedział, że to Solidarna Polska, Zbigniew Ziobro, nie chcą zagłosować za funduszem odbudowy. To znaczy nie chcą z wami przeprowadzić najważniejszej dla Polski na najbliższe lata 10, a w gruncie rzeczy więcej, bo przecież te pieniądze mają sprawić, że nasza gospodarka zostanie konkurencyjna i odporna na wiele, wiele lat do przodu. No więc macie takiego koalicjanta, który nie chce z wami tego przegłosować, a pan mówi, że ktoś z zewnątrz szarpie tą łódką. No wy w tej łódce się już tak naparzacie, że sami ją sobie zaraz wywrócicie, tak jak zrobiliście to w 2007 roku z Leperem i z, to, przepraszam, Giertychem. No to takie gnicie prawicowego rządu, które zafundował nam już kiedyś Jarosław Kaczyński, będziemy obserwować teraz. Problem w tym, że wtedy nie było pandemii, a dzisiaj 500 000 ludzi zmarło przez ostatni rok i tak ujemnego przyrostu naturalnego nie mieliśmy od 70 lat. I niestety wszyscy wybitni epidemiolodzy, lekarze mówią o tym, że znaczna część, właściwie setki tysięcy tych osób nie musiałyby umrzeć, gdyby rząd dobrze przygotował się do drugiej i trzeciej fali, a wy tego nie zrobiliście, bo po prostu się kłóciliście o ministerstwa, spółki Skarbu Państwa. I to jest smutna prawda o tej łódce, o której pan mówi, że nas wiedzie do dobrobytu. Może, ale do dobrobytu nominatów pisowskich, których obsadzacie w różnych spółkach, spółeczkach, a teraz chcecie jeszcze znacjonalizować spółki giełdowe przez grabież OBE. Pani poseł, no, te wszystkie zgony, te wszystkie zgony z ostatnich miesięcy wina rządu PiS? Znaczy nie wszystkie, pani redaktor, ale zdecydowanie moglibyśmy tysięcy tych zgonów uniknąć, bo jeśli minister zdrowia wydaje zalecenie, że nie robimy planowych operacji, zabiegów, to co to znaczy? To znaczy, że ludzie umierają na raka i na serce. A dlaczego tak musiał powiedzieć? No bo nie przygotowali systemu ochrony zdrowia. To znaczy system ochrony zdrowia im się zawalił. Najpierw przez 4 lata
świetnej koniunktury nie inwestowali w ogóle w ochronę zdrowia, a potem latem zajmowali się najpierw wyborami, a później kuchniami. Pan Daniel Milewski o tym mówili, aż, że po prostu aż nie wiadomo, droga pani redaktor, od którego momentu pan trzeba zająć się systemem ochrony zdrowia. Myślę, że warto się odnieść do zarzutu o tę rzeczywiście bardzo wysoką liczbę zgonów, panie pośle. Jednym z podstawowych problemów, z którymi zmaga się polska służba zdrowia, i to jest jakby rzecz absolutnie oczywista, jest kwestia kadry medycznej, kadry lekarskiej. Przypomnę, że aby wykształcić lekarza, nie potrzebujemy roku, czy dwóch, czy nawet czterech. Potrzebujemy dobrych 7-10 lat, żeby taki lekarz był dobrym lekarzem, który wchodzi, który może samodzielnie, swobodnie funkcjonować w szpitalu, być filarem tego systemu ochrony zdrowia. Dopiero rządy Zjednoczonej Prawicy zaczęły zwiększać możliwości dostępu do studiów medycznych. To, co się działo za czasów pana Rukowicza, i pani Kopacz, to był pogrzeb wręcz właśnie polskiej medycyny pod tym kątem, że było przyjmowanych coraz mniej osób, które wchodziły do systemu. Natomiast jeżeli znowu odwołamy się do tego, co pani poseł była łaskawa mówić na początku, i ja właśnie o obrażaniu inteligencji naszych widzów o tym powiedziałem, że pani poseł posługuje się tą metodą, bo pani próbuje pokazać, że wybory prezydenckie z maja ubiegłego roku, które rzeczywiście chcieliśmy przeprowadzić w konstytucyjnym terminie, pani zdaniem był jakimś zamachem na racjonalność, a przypomnę, jak wtedy niskie były liczby zakażeń, a dzisiaj w momencie, kiedy mamy kilkutysięczne dzienne liczby zachorowań, pani tego problemu nie widzi, jeżeli chodzi o przesuwanie terminu wyborów. Panie pośle, to ja tylko dopytam. To jest z waszej strony, jakby wy się nazywacie demokratyczną opozycją, jesteście jakby totalną opozycją i też tak się kiedyś nazywaliście, natomiast na tym przykładzie doskonale widać właśnie tą waszą totalność. Panie pośle, a czy pan pamięta, negowania czy pan jakiejkolwiek wie, racjonalności? Kiedy jest rozporządzenie... Przepraszam bardzo, panie pośle, czy pan wie, kiedy jest rozporządzenie, które zarządza wybory na 9 maja, kiedy zostało wydane? Sprzed 2 miesięcy? Dokładnie daty tak, nie pamiętam. Tak, 11 marca. Wie pan, ile wtedy było w Polsce przypadków zakażeń? Tak. Ponad 20 tysięcy. Tendencja jest spadkowa, natomiast wszyscy... Panie pośle, liczby są dość bezlitosne, dlatego pytam o logikę wydawania takiego rozporządzenia. No, tylko że aby nie przeprowadzić tych wyborów, no to należałoby wprowadzić któryś ze stanów nadzwyczajnych. Więc to jakby, teraz, szanowni państwo. Nie ma żadnej logiki tutaj z tym, co mówi pan poseł z Prawa i Sprawiedliwości. Ja tylko przypomnę, że w maju nie odbyły się wybory prezydenckie, dlatego że pan Gowin wam bryknął. I powiedział panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu nie. I te wybory się nie odbyły, bo jeżeli mielibyście większość, to na pewno byście przeprowadzili te wybory prezydenckie w maju i kropka. I tutaj z liczbami nie ma co dyskutować. Natomiast, bo tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o tak zwanych zgonach nadwymiarowych. No ja o nie pytam, bo to, że ludzie umierają, niestety to jest smutna prawidłowość. Natomiast ja mówię o ludziach, redaktor, którzy umierają ponad, przepraszam, to się bardzo brzydko nazywa właśnie te, tak? Nadwymiarowe zgony. I tutaj chodzi o to, że Europejski Urząd Statystyczny pokazał, że Polska jest na szarym końcu. Na 30 zbadanych państw, w tym 27 Unii Europejskiej, jesteśmy na szarym końcu, na ostatnim miejscu. Ponad 23,5% zgonów nadwymiarowych, czyli zgonów niezwiązanych z pandemią, tylko po prostu ludzie umierają, dlatego że jest zapaść w służbie zdrowia. I nie ma tak, tylko panie pośle, z całym szacunkiem, polska służba zdrowia, ochrona zdrowia raczej, ma się kiepsko od dawna. I fatalny pech nasz jest taki, że pandemia trafiła właśnie taki kraj, w którym mamy problemy. Właśnie z tą dziedziną, gdzie od dawna mówi się, rząd że chwali że się zwyżką gospodarczą, chwali się różnego rodzaju statystykami, ale ja na przykład w żadnych mediach nie widziałem, żeby się media na przykład rządowe chwaliły tym, że my jesteśmy na szarym końcu. Na 30 pozycji, zaznaczam, to są 103 tysiące ponadwymiarowe zgony, których w ogóle nie powinno być. A one są, Panie, po prostu zapraszam. Króciutko, bo ja chcę pytać już o fundusz odbudowy państwa, bo tu jest rzeczywiście problem. Ponieważ po pierwsze pan poseł z PiS-u wprowadził znowu naszych słuchaczy w błąd, widzów,
bo powiedział, że w czasie rządów PO-PSL było mniej studentów przyjmowanych na medycynę. To nieprawda. Zwiększyliśmy liczbę... proszę sobie zajrzeć do GUS-u. Zwiększyliśmy liczbę miejsc na studiach bezpłatnych bardziej niż wy. Wy zwiększacie, owszem, ale na studiach płatnych odsyłam pana do Głównego Urzędu Statystycznego. I ostatnie zdanie. Pani redaktor, nie wolno ciągle powtarzać, że ochrona zdrowia była zawsze niedofinansowana. Owszem, ale proszę pamiętać, że my mieliśmy dwa wielkie kryzysy finansowe, jeden i drugi, a PiS przez 4 lata miał świetną koniunkturę. Podobno uszczelnili VAT i mieli fantastyczne dochody budżetowe. No jak można w takim czasie prosperity tak zaniedbać system ochrony zdrowia? No przecież to jest bardzo nieodpowiedzialne. To dlatego dzisiaj ludzie umierają. To muszę dać jeszcze odpowiedzieć panu Milewskiemu na to. No bo oczywiście to jest prosta manipulacja, dlatego że po pierwsze wzrost wydatków na służbę zdrowia w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy jest skokowy. I jeżeli pani by... Chciałabym, żeby skończył pan poseł Milewski bez... proszę. No, jakby tak ja z takim krzykiem, my się nie widzimy, droga pani poseł, jak bardzo mi jest trudno rozmawiać, kiedy pani na mnie krzyczy w tą słuchawkę. Natomiast, więc pani, droga pani redaktor, no, zarówno liczba miejsc na studiach medycznych jest dzisiaj większa jak za rządów Platformy, środki wydawane na ochronę zdrowia są o wiele większe niż za rządów Platformy. Natomiast pani poseł mówi o tym, że my nie przygotowaliśmy służby zdrowia do tego, co się dzisiaj dzieje. Jak można w 4 lata nadrobić 30 lat zaniedbań? Więc to jest najprostsza, odwołująca się do logiki i racjonalności naszych widzów Panie pośle, co to za wykres, pan Paweł Bejda? To są właśnie te ponadmiarowe zgony, o których mówię. Jesteśmy absolutnie na ostatnim miejscu na 30 państw znajdujących się w Unii Europejskiej. I to są liczby, które nie kłamią, dlatego że to są liczby podane przez Eurostat, czyli Europejski Urząd Statystyczny. Ja tylko kończąc temat i Rzeszowa i ten wątek, chcę powiedzieć, że pan Jarosław Gowin, wicepremier w gościu wydarzeń, powiedział u nas też, że ten kandydat Zjednoczonej Prawicy, który przegra w pierwszej turze, będzie popierał, chodzi o Rzeszów oczywiście, w drugiej turze poprze kandydata tego obozu. To ma być to wczorajsze ustalenie, ale też przekonamy się niebawem, czy prawdą jest to, co państwo wieszczą, że będzie w ogóle jeden kandydat i czy to Pani wszystko redaktor, się jeszcze zmieni. Trzeba tylko wspomnieć, że w ubiegłym roku Platforma po to chciała jakby przerwać bieg wyborów prezydenckich, żeby podmienić kandydata. Jak będziemy razem mówili, to widzowie nas nie usłyszą. Rzeczywiście Jarosław Gowin był przeciwnikiem wyborów w maju. Moim zdaniem nie miał racji. Te wybory mogły się wtedy odbyć, no bo było bezpiecznie. A Platforma chciała przerwać bieg wyborczy po to, żeby wprowadzić swojego nowego kandydata. Teraz Solidarna Polska nie chce głosować unijnych funduszy, mówiąc o tym, że dług europejski będzie uwspólnotowiony, że będziemy płacić za długi na przykład Grecji, gdyby ta zbankrutowała. Minister Szymański mówi, że to nieprawda, bo nie ma takiego zapisu, ale oto śpieszy Lewica, pani poseł, na pomoc. I bardzo są ciekawe dialogi między Koalicją Obywatelską a Lewicą. Czytam sobie na Twitterze. Pani Lubnauer pisze, że tonący chwali tego, czyli PiS, który rzucił mu koło ratunkowe. Pani Żukowska na was z kolei krzyczy, że trzeba było złożyć swoje propozycje, ale woleliście tylko grzmieć na konferencjach, a prawdziwej pracy nikt z waszych parlamentarzystów nie wykonał i uwag do Krajowego Planu Odbudowy nie przedstawił. Co pani powie o ruchu Lewicy? Jutro rano o 9:00 spotkanie premiera z politykami Lewicy, którzy stawiają swoje warunki, na podstawie których być może poprą Krajowy Plan Odbudowy i wydatkowanie unijnych pieniędzy po pandemii. Najpierw muszę powiedzieć, pani redaktor, że ja na pana posła Milewskiego nie krzyczę, ale muszę prostować jego kłamstwa, a kłamie bardzo często. Tak jak przed chwilą, kiedy powiedział, że PiS wydaje więcej na system ochrony zdrowia. Otóż, szanowni państwo, w relacji do PKB z budżetu PiS przez wszystkie lata wydawał mniej niż rząd Platformy i PSL-u.
to... Jeśli, pani łączy, proszę, jeśli łączy pani 8, państwo, 8 lat do 5, to... Błagam państwa wręcz o to, żebyśmy przeszli do kolejnego wątku, bo zostanie nam 10 minut, a temat jest bardzo ważny. Panie pośle, budżet to jest rok, porównujemy sobie rok do roku. Naprawdę, ja przeanalizuję pani wypowiedzi z tego programu. Przeanalizuję wypowiedzi pani z tego programu. To będzie ciąg dalszy tej dyskusji po programie, jak rozumiem. Pani poseł, czy lewica powinna, stawiając takie warunki, jakie stawia, zobaczymy też grafikę za moment, między innymi 30% środków dla samorządu, czy budowa 75 tysięcy tanich mieszkań, czy ma oferować tutaj ewentualnie swoje głosy w tym właśnie głosowaniu sejmowym? Przede wszystkim liderzy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, Władysław Kosiniak-Kamysz i Borys Budka, miesiąc temu na konferencji prasowej ogłosili, jakie są nasze warunki. I te warunki to są regionalne plany odbudowy, czyli 40% środków, które mają inwestować samorządy, bo nie chcemy, żeby znowu wyrzucili 70 milionów dla jakiegoś handlarza bronią, 1,5 miliarda na Ostrołękę i tak dalej, czy na jakieś tam wybory, które się nie odbyły, Sasinowe. Więc to jest pierwszy warunek. Drugi warunek, komitet monitorujący, składający się nie tylko z rządu, ale z samorządu, organizacji pozarządowych, także przedsiębiorców, bo trzeba im patrzeć na ręce, bo przez cały czas udowadniają nam, że albo kradną niestety... No to Lewica albo... też ma taki warunek, komitet monitorujący, proszę bardzo. No tylko, że pani redaktor, niech Lewica nie opowiada głupot, że my nie pracowaliśmy, bo my spędziliśmy setki właściwie, biorąc pod uwagę wszystkich posłów, godzin z samorządowcami, NGO-sami na analizie Krajowego Planu Odbudowy. Kolejny nasz warunek, którego nie odstąpimy, to jest Krajowy Plan Odbudowy musi być przyjęty przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu. I to są konieczne warunki. Oprócz tego mówimy, że Polska ma przystąpić do Europejskiej Prokuratury. Bo nie może tak być, że prokuratura Zbigniewa Ziobry nie współpracuje z prokuraturą europejską, którą podobno chcemy ścigać oszustów VAT-owskich. I kolejny warunek to jest niewykluczanie wielkich miast, bo czyste powietrze i niskoemisyjny transport jest potrzebny także w dużych miastach, nie tylko w małych miejscowościach. Tymczasem PiS o dużych miastach zapomniał. Więc my powtarzamy jeszcze raz. A, to marszałek Terlecki mówi, że właśnie wy chcecie dać dużym miastom. I tam, gdzie rządzą prezydenci z Platformy. Nie, no trzeba dać jednym i drugim. No nie można dawać tylko tym, gdzie rządzi PiS. No, mieliśmy Fundusz Inwestycji Lokalnych i co się z nim stało, wszyscy wiedzą. Wszyscy... Te pieniądze mają trafić przede wszystkim do Polaków, a nie do pisowskich nominatów i pisowskich aparatów. No i właśnie Lewica mówi, dokładnie tak pisze Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, będzie w drugiej części wraz z Januszem Kowalskim, moim gościem, że nie wolno odbierać Polakom pieniędzy, bo obywatele to nie mięso armatnie w walce o władzę. Paweł Bejda, czy Lewica robi dobrze, czy źle? No właśnie, Prawo i Sprawiedliwość powoduje to, że igrając z tym, że te pieniądze mogą nie trafić do Polski, traktuje swoich wyborców jako mięso armatnie. I teraz całą odpowiedzialność za to, że jeżeli te środki nie wpłynęłyby do budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, ponosi rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo oni w tej chwili mają większość. Jeżeli tej większości nie mają, a nie mają, dlatego że no też myślę, że Jarosław Kaczyński, wiedząc, że jednak co niektórzy na opozycji mogą się w jakiś sposób złamać, tak jak chociażby mając na myśli Lewicę, na czym ubolewam, pozwolił, i to był jeden z warunków, pozwolił panu Ziobrze, że jego ugrupowanie nie zagłosuje za funduszem odbudowy. Dlatego mają pożar na statku i dlatego też Mateusz Morawiecki jutro spotyka się, zobaczmy, to jest spotkanie na najwyższym szczeblu, na najwyższym poziomie, jeżeli sam premier fatyguje się, żeby rozmawiać na ten temat z Lewicą. Powinien Włodzimierz Czarzasty ufać jutro premierowi? Pani redaktor, my chcemy jako Koalicja Polska, chcemy, żeby te pieniądze były i to jest absolutnie bezwzględnie. Natomiast nie chcemy, żeby to był fundusz wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi naszym warunkiem jest to, żeby na rolnictwo było 10%. Wie pani, ile jest zapisane w tej chwili w tym funduszu odbudowy? 1%. Przecież to jest śmiech na sali. 10% dla rolnictwa. 30 tysięcy złotych
jako ten próg podatkowy zwolniony, jako pieniądze zwolnione od podatku. Uczestnictwo w tym komitecie monitorującym samorządów. To mają być to, co pani poseł powiedziała, pani poseł Leszczyna, komitety monitorujące, ale regionalne. Te pieniądze nie mogą być jako Fundusz Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że oni w ten sposób tak to traktują i bezwzględnie, jeżeli tak nie wejdzie, jeżeli premier nie usiądzie do stołu i nie będzie rozmawiał z opozycją, to on ponosi odpowiedzialność za to. No to właśnie siada. Siada jutro z Lewicą. Siada jutro z Lewicą, a Katarzyna Lubnauer pisze tak, do Lewicy, do przedstawicieli Lewicy. Widzimy, jak wygląda Trybunał Konstytucyjny, KRS, co się stało z RPO, prawami kobiet. Widzimy, jak wydają pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i Funduszu Inwestycji Lokalnych. Widzimy inwestycje w Ostrołęce, respiratory i Obajtka. A wy dalej pełni ufności, panie pośle Daniel Milewski. A jakie jest pytanie, pani redaktor? Cieszy się pan ze wsparcia Lewicy, że ratuje was w tym trudnym bardzo momencie? Sądzę, że my tu jakby nie potrzebujemy jako takiego ratunku. Natomiast jeżeli stoimy przed szansą przyjęcia do Polski jakby największych w historii środków z Unii Europejskiej, no to dobrze jest wypracowywać szersze porozumienie. I tutaj no, cieszę się, że jest w Sejmie klub opozycyjny, który w ogóle jakkolwiek myśli, choć nie zgadzam się ideowo z nimi kompletnie, ale jakkolwiek myśli o Polsce, bo Platforma i PSL, jak słyszymy, myślą tylko o sobie. Ale Lewica myśli troszkę... o Polsce, tak? Panie pośle, tak by pan powiedział dzisiaj. No, jeżeli chcą rozmawiać z najlepszym polskim rządem, z rządem Zjednoczonej Prawicy o tym, w jaki sposób mają być wydatkowane największe środki z Unii Europejskiej w historii w naszym kraju, no to znaczy, że... To znaczy, że im zależy na Polsce. To jest prosta sprawa. A przykład, a nie puentą doskonałą, pani redaktor. Szanowni państwo, za moment państwo powiedzą, kończy pan poseł Milewski jeszcze myśl, tak? Nie, no jeżeli do tego chcą się państwo odnieść, to proszę bardzo. Ja tylko, pani redaktor, chciałem na koniec jeszcze jedno zdanie, ale już jakby po tym wątku. Tak? To dobrze, pani poseł w takim razie. Znaczy, pan poseł Milewski będzie miał ostatnie zdanie? Ma jakieś fory w tym programie? Pani redaktor i panie pośle... Szanowni państwo, nikt nie ma forów. Prawa są równe dla wszystkich i tyle. Pani poseł. Uprzejmie poprosiłem. Panie pośle, zasada demokratycznego państwa jest taka. Rząd bardzo ważne ustawy musi móc przeprowadzić przez Sejm. Jeśli nie ma większości sejmowej, to w demokratycznym państwie taki rząd, jeśli ma stracić miliardy euro ważne dla Polski, no to musi się podać do dymisji. No bo co to za rząd, który nie myśli o Polsce, bo nie jest w stanie przeforsować tych miliardów przez Sejm? To o czym I co później? I co później, pani poseł? Jednak o swoich stołkach chyba myślicie tylko. Ale i co później? Rząd się podaje do dymisji i jaki pani ma plan dalej? Co się dzieje dalej? Wybory, panie pośle. W pandemii wybory, tak? W pandemii wybory pani chce organizować. Niesamowite. Naprawdę rząd techniczny jesteśmy w stanie przeprowadzić. Naprawdę. Wygrajcie wybory i wtedy może utworzycie rząd. Rząd Zjednoczonej Prawicy jest utworzony w wyniku Panie demokratycznych pośle. Wyborów i ten rząd jest najlepszym rządem, który dzisiaj może w Polsce rządzić. Żaden rząd techniczny od Bosaka po Zandberga się nie uda. Wy byście chcieli zrobić... Wy tylko ciągle mówicie o tych zbyszkach. Wy ciągle mówicie o tych spółkach i stołkach, marzycie o nich, ale to jest wasze niedoczekanie. Pani poseł, a co by pani dzisiaj... Pani poseł, co by pani powiedziała Włodzimierzowi Czarzastemu dzisiaj? Kilkanaście godzin, czy kilka... No, o 9 to spotkanie, tak? Przed porannym spotkaniem. Ja mam nadzieję, że Włodzimierz Czarzasty pójdzie po rozum do głowy, bo tacy, co widzieli światełko w tunelu w tym Sejmie, naprawdę zderzyli się z pociągiem, są już poza Sejmem. Nie wolno ufać Jarosławowi Kaczyńskiemu. Koniec, kropka. Najgorszy rząd dla Polski, podliwy i trzeba jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby nie oni decydowali o przyszłości Polski. Paweł Bejda, a pan co by powiedział szefowi SLD? Ja bym powiedział tak. Drogi panie marszałku, niech pan uważa, dlatego że przystawki PiSu kończą tak, jak kończą. I zamiast okruchów z pańskiego stołu, które może ewentualnie pan dostać od Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli pan nie zaufa Jarosławowi Kaczyńskiemu, może pan przystąpić do stołu, gdzie będzie ten tort podzielony naprawdę równo i sprawiedliwie, ale wśród decydujących głosów opozycji.
czyli oferta z drugiej strony. A pan, panie pośle, powiedziałby, brawo panie marszałku, jest pan patriotą, tak? Rozmawiajmy dla dobra Polski, pracujmy dla dobra Polski. Niech dobrym podsumowaniem, droga pani redaktor, naszej rozmowy będzie to, że w 2014 roku nakłady na służbę zdrowia to było 4,57% PKB, w roku 2020 było to 5,85% PKB. Więc to są prawdziwe liczby. Pani może teraz wymyśla sobie coś z palca. Pani wcześniej... Ale wy naprawdę chcecie, żeby Polacy pracowali za niskie ryżu. Ale nie mówcie państwo razem. Znów prośba. Pan Milewski podał dane, pani poseł. Pani ma inne dane. Jedno zdanie moje jest takie. Pan poseł nie rozumie, że służba zdrowia finansowana jest z NFZ, czyli składek Polaków, i z budżetu. Powiedziałam wyraźnie. Nakłady z budżetu w czasach PiS-u do 2019 roku, a nawet w 2020 były niższe niż w czasach Platformy Obywatelskiej PSL-u. Nie mówię o składkach ludzi, mówię o budżecie, panie pośle. Ja mówię o nakładach, które w 2014 roku wyniosły 72 miliardy, a w 2020 123 miliardy. Musimy kończyć, ponieważ wiem, że czekają już kolejni goście. To jest różnica, pani poseł. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Janusz Kowalski. Czekają kolejni goście. A pani ma problem z matematyką. Trudno. Chcę tylko na koniec panią poseł jeszcze zapytać. Jak się pani czuje z tym, że opozycja jest taka podzielona? Opozycja nie jest podzielona. Z PSL-em pracujemy wspólnie. W dodatku Koalicja Obywatelska to jest kilka partii i nie jesteśmy podzieleni. Nie wiem, co się dzieje z Lewicą. Nie wiem, dlaczego chcą ratować rząd Jarosława Kaczyńskiego. Trochę się martwię ich kondycją, ale mam nadzieję, że to jakieś chwilowe zawirowanie i po prostu wrócą na ścieżkę naprawdę takiego... A rozmawiacie w ogóle ze sobą? Zachowania w Sejmie. Rozmawiacie w ogóle ze sobą? Oczywiście, że rozmawiamy, chociaż pandemii to wszystko jest utrudnione, ale nasi liderzy rozmawiają ze sobą. Pani redaktor, problem w tym, że Lewica sama nie wie, czego chce. Bo jak wyszliśmy z PSL-em, powiedzieliśmy, że nie poprzemy bezwarunkowo, to oni wyszli i powiedzieli, że poprą bezwarunkowo. Wspaniale zjednoczona jest nasza opozycja. Teraz zmienili i mówią, że chcą coś. Tylko, panie pośle, chodzi o to, że opozycja nie musi być zjednoczona. To rząd musi być zjednoczony. Ale pani przed chwilą powiedziała, że musimy kończyć, szanowni państwo, przepraszam. Musimy kończyć, bo naprawdę wiem, że tam już obok jest Janusz Kowalski, ale chyba nie mamy jeszcze z nim połączenia, a z Agnieszką... Czy mamy? Panie... Dobrze, to poczekajmy chwilę, bo za moment będę mogła zapytać byłego wiceministra aktywów państwowych, Janusza Kowalskiego, o to, jak się czuje w takiej właśnie oto sytuacji, że kiedy Solidarna Polska mówi nie, weto albo śmierć i tak dalej, wkracza na to wszystko Lewica. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, już za chwilę po przerwie więcej. Pani poseł, czy my się słyszymy? Dobry wieczór. Ja słyszę panią redaktor. No właśnie, gromy na państwa dzisiaj spadły, że państwo chcą się spotykać i rozmawiać z PiS-em i mówi opozycja, reszta opozycji, nie ufać PiS-owi, jesteście naiwni. Co pani na to? Króciutko, przed przerwą. Zapewniam, że nikt w ciemno PiS-owi nie ufa, tak jak nikt nie ufa Solidarnej Polsce. Lewica jest opozycją, ale Lewica jest opozycją konstruktywną, dlatego stawiamy postulaty, stawiamy warunki, chcemy ich potwierdzenia na piśmie, wpisanych do Krajowego Planu Odbudowy. Jak Jarosław Kaczyński podpisze, to pani uwierzy, tak? Komisja Europejska jest gwarantem tego, że to, co wpisane w Krajowy Plan Odbudowy, będzie realizowane. Bo jeżeli nie będzie, to Komisja Europejska zakręci kurek z pieniędzy. Janusz Kowalski, przed przerwą też króciutko. To jak się pan teraz z tym czuje, że wy mówicie nie, ale jest ktoś, kto użyczy tych głosów PiS-owi? My jako Solidarna Polska, Zbigniewa Ziobro, mówimy tak, polskiej suwerenności. Jesteśmy w tej sprawie konsekwentni i bronimy Polski przed federalizacją Unii Europejskiej, bronimy polskich podatników, bronimy przed nawałem ideologii LGBT i unijnymi eurokratami. Dlatego w Sejmie będziemy głosować przeciwko nowym podatkom Unii Europejskiej i pozostając w rządzie, którego premier to te pieniądze wynegocjował. To pytam o to po przerwie, krótkiej. Za chwilę do państwa wracamy. Thank you.
trudno jest mówić o tym, co czujesz, kiedy dotykają cię kłopoty z trzymaniem moczu. Do krępującej sytuacji może dojść wszędzie i w każdej chwili, nawet w trakcie niewielkiego wysiłku. Na szczęście mam to już za sobą. Mnie pomógł Feminost. Suplement diety Feminost to kompozycja składników aktywnych utrzymująca m.in. prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Pierwszy! Drugi! Wiadomość z pierwszej ręki. Wygrywa i pierwszy, i drugi. Czy jakoś tak? Ziemniak, jak to było? Przy zakupie pierwszego smartfona z 5G, drugi smartfon za złotówkę. Warto przybiec do plusa. Brawo wy! Brawo my! To pierwszy bierze drugi, czy drugi bierze pierwszy? Drugi smartfon za 1 zł. Kup wybrany smartfon Oppo z 5G na raty z abonamentem i odbierz drugi smartfon Oppo w prezencie za złotówkę. Plus. Najlepszy internet 5G w Polsce. W kwietniu w Biedronce codziennie mogę dostać 15 zł. Dziś, jutro, pojutrze i każdego dnia do końca miesiąca. Tak, codziennie 15 zł za zakupy z kartą Moja Biedronka. I ty też możesz. W kwietniu codziennie zyskuję więcej. Moja Biedronka. Wszystko ogarnął, nie mówiąc nikomu, bez gotówki i bez wychodzenia z domu. Spełnił swojej dziewczyny urodzinowe marzenie, kupując markowe perfumy w atrakcyjnej cenie. A że przejął od niej trochę zdrowych nawyków, dorzucił kilka bardzo dobrych ekokosmetyków. I sam dobrał sukienkę, wywołując uśmiech szczery, a wszystko dzięki nowej opcji płatności w przelewy 24. Bo nieważne, czy to potrzeba chwili, czy masz na coś ochotę, z limitem P24 Now zapłacisz całość później lub na raty potem. Odlotowy autobus. Odlotowe zakupy. Odlotowy spacer. Teraz dzięki gierkom Odlotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Gierki Odlotto. Nowość na lotto.pl. Graj i wygrywaj w każdej chwili. To 16 metrów i ponad 40 ton. Tu nie ma miejsca na pomyłki. Muszę być skupiona. Ból nie może mnie rozpraszać. Dlatego zawsze mam przy sobie Ketonel Active. I czy to głowa, czy plecy, wiem, że sobie poradzę. Ketonel Active zawiera sprawdzoną w badaniach klinicznych substancję, która uderza w stan zapalny i ogniska bólu o różnym pochodzeniu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ketonel Active, siła, której ufam. Jowi Duet. Miks taki na dwa smaki. Jestem Antonio, jestem Hiszpanem. Mieszkam w Polsce od 12 lat. Zakochałem się tu. Miłość. Lubimy jeść i w Polsce, i w Hiszpanii. W Tygodniu Iberyjskim w Lidlu można kupić dużo prawdziwych hiszpańskich produktów w bardzo dobrej cenie. I stół zaczyna wyglądać jak prawdziwy hiszpański stół. Świętuj tydzień kuchni hiszpańskiej i portugalskiej. Kiełbasa fuet lub chorizo 5,99 za opakowanie. A oliwki różne rodzaje 2,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Potrzebujemy więcej internetu. A my właśnie podwajamy. Gigabajty w abonamentach. Plus podwaja gigabajty. W abonamencie już od 30 zł. A do tego smartfon Oppo Reno 5 5G w supercenie. Plus najlepszy internet 5G w Polsce. Oceance możesz tańsze mieć. Tylko przejdź do Link 4. Przejdź do Link 4. Kup OC w dobrej cenie. Zadzwoń 2274. Przejdź do Link 4. Przejdź do Link 4. Nasz internet nie daje rady. To ja daję radę. Tera naszych giga powiększamy do tera, czyli 1000 giga. Tylko w Plusie. Najlepszy internet 5G w Polsce. Teraz 1000 giga z prędkością do 600 megabitów na sekundę. Plus. It's the Coco Cup.
cream. It's the cocoa cream. It's the cocoa cream. Poczuj się jak po wizycie w salonie i zatrzymaj kolor na dłużej. Sajos Color do włosów farbowanych z nową formułą z kwiatem Tsubaki. Ochrona koloru aż do 12 tygodni. Poczuj różnicę. Nowy wymiar pielęgnacji Sajos. 25. urodziny Auchan. Życzymy Wam radości z wielkiego wyboru produktów. Z szybką dostawą zakupów z Auchan. Darmowa dostawa od 23 do 30 kwietnia z aplikacją Glovo. Auchan. Wszystkiego najlepszego. Przyjemność z Lay's inspirowanych naturą to proste doznanie, które cieszy. Polskie ziemniaki, oliwa z oliwek, naturalne zioła i przyprawy. Bez wzmacniaczy smaku i barwników. Nowe Lay's Inspired by Nature. Niezwykłe w smaku. I już jesteśmy po przerwie. Raz jeszcze przypomnę, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy i Janusz Kowalski, Solidarna Polska. Pani poseł, kilka minut temu dosłownie zapytałam Izabelę Leszczynę, co by powiedziała Włodzimierzowi Czarzastemu przed jutrzejszym spotkaniem porannym z premierem w sprawie Krajowego Programu Odbudowy i unijnych pieniędzy, żeby poszedł po rozum do głowy, to mówi Izabela Leszczyna. Ja odpowiedziałabym pani poseł Leszczynie, żeby przestała w kółko myśleć wyłącznie o tym, jak zrobić na złość Jarosławowi Kaczyńskiemu, a zaczęła myśleć o tym, co zrobić, żeby po pandemii, po tym dramatycznym czasie Polki i Polacy mogli się podnieść. Żeby zaczęła myśleć o zwykłych mieszkańcach naszego kraju, a nie jednym mieszkańcu Żoliborza, bo naprawdę młodzi ludzie, którzy chcieliby zostać w Polsce, nie musieć wyjeżdżać, znaleźć, mieć gdzie zamieszkać, wynająć tanie mieszkanie, nie są zafiksowani na Jarosławie Kaczyńskim. Firmy, które zostały dotknięte pandemią, także mniej są zainteresowane tym, czy zagra się na nosie Jarosławowi Kaczyńskiemu, czy nie. Najwyższy czas, żeby politycy przestali zajmować się sobą, a zaczęli zajmować się potrzebami zwykłych Polek i Polaków. Bo tu nie chodzi o to, że ktoś popiera Jarosława Kaczyńskiego, a ktoś popiera Zbigniewa Ziobrę. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy solidarnie, jako cała klasa polityczna, nie tylko jako opozycja, popierali Polki i Polaków po pandemii. Ale co, nawet sam rząd tego w całości, jak pani wie, nie popiera, bo obecny tu Janusz Kowalski, Solidarna Polska, jest przeciwko. No, Solidarna Polska jest przeciwko Unii Europejskiej, więc nic dziwnego, że jest przeciwko środkom z Unii Europejskiej. Ale też no, obecny tutaj pan poseł Kowalski, powiedzmy sobie szczerze, pieniędzy z Unii nie potrzebuje. Pan poseł Kowalski na stołkach w spółkach Skarbu Państwa zarobił ponad 2 miliony złotych. Ale na te pieniądze z Unii Europejskiej czekają młodzi ludzie, którzy nie mogą dzisiaj sobie kupić mieszkania, bo nie mają zdolności kredytowej. Czekają pacjenci szpitali powiatowych, wciąż bardzo zadłużonych, w których brakuje sprzętu. Czekają samorządy, które chciałyby zapewnić w każdej dojazd do każdej wsi autobusu. Czekają samorządy, które chciałyby wybudować drogi, wyremontować szkoły. Te 250 miliardów złotych, które może trafić do Polski, z których tylko część będzie wydatkowana przez obecny rząd, a znaczna część już przez rząd kolejny po wyborach w 2023 roku, to jest szansa rozwojowa, inwestycyjna i cywilizacyjna dla Polski. I tej szansy nie można zmarnować. Pan Janusz Kowalski. Dlatego właśnie Lewica wyszła z 6 postulatami, które muszą naszym zdaniem być zrealizowane, żeby te pieniądze... O tym, jaką państwo będą mieli pewność, że zostaną, to za chwilę. Pan Janusz Kowalski, że w odpowiedzi, że pan tych pieniędzy nie potrzebuje, zarobił pan dużo i nie obchodzi pana los innych ludzi de facto, bo taki jest zarzut, panie pośle. Ciekawe mamy czasy, bo pani poseł, szanowna pani poseł z Lewicy, no tak pięknie powiedziała, tak jakbym słuchał rzecznika rządu pana Piotra Millera. Chyba sam nawet pięknie tak by nie zareklamował funduszy odbudowy, więc naprawdę zaiste to są ciekawe czasy. Tak, panie pośle? No, to tak, tak pięknie to zabrzmiało. No, gdybym rzeczywiście nie wiedział, że jest to posłanka Lewicy, to bym pomyślał, że jest to rzeczywiście wielki zwolennik integracji i umowy brukselskiej z lipca 2020 roku.
stronie rządowej, ale adrem. Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, więc niech pan poseł się nie dziwi, że entuzjastycznie wypowiadamy się na temat Europy Zjednoczonej i Solidarnej. Takie mamy czasy, a dziwne są też czasy, bo rzeczywiście Lewica zamiast zajmować się pracownikami, cenami ciepła, energii, a tym zajmuje się dzisiaj Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, które dba o to, żeby ta unijna polityka, która powoduje to, że Polacy będą coraz więcej płacić za energię i ciepło, żeby ją po prostu zluzować. Tam niestety nie ma Lewicy. Ja się spotykam z górnikami, my bronimy polskiego węgla, nie chcemy rosyjskiego gazu. No tutaj Lewicy nie ma, więc kiedy pani poseł mówi o rzeczywiście o Polkach i Polakach, ja... Na ostatnim posiedzeniu z kilkunastoma liderami związków zawodowych miałem wielki zaszczyt i przyjemność, ponieważ też jesteśmy jako Solidarna Polska otwarci na dialog ze środowiskami, które dzisiaj wspierają polską suwerenność. I te środowiska również są po stronie... Pani redaktor, zaskoczę panią, bo właśnie te środowiska... Bo te środowiska również są po stronie środowisk, które do tej pory również popierały Lewicę, które się dzisiaj odwracają, między innymi po stronie OPZZ-u, wielu związkowców OPZZ-u. Ale Lewica ma całkiem niezłe notowanie, szczególnie wśród młodych ludzi ostatnio. To wynika z sondaży wydarzeń. Jeżeli mogę dokończyć. Dobrze, ale zostawmy na razie sondaże. Chcę zapytać o te 200... Pani poseł, przepraszam, 200... Jeżeli mogę. 260 miliardów złotych, których państwo nie chcecie. I zarzut jest wobec pana personalnie, że pan jest bogaty, więc... Panie redaktor, jak byłem wiceprezesem PGNiG, to zbudowałem zespół prawników, który odzyskał dla Polski 4-6 miliardów złotych i wygraliśmy sprawę z Gazpromem. Życzyłbym sobie, gdyby każdy prezes spółki Skarbu Państwa rzeczywiście w tak skuteczny sposób działał, jak moi koledzy i osoby, z którymi współpracowałem, ale ad rem. Jest rzeczywiście tak, że te 250 miliardów złotych, z czego tylko tak naprawdę 100 miliardów to jest część dotacyjna, to jest wielki kredyt. My w zamian za ten kredyt oddajemy dużą część polskiej suwerenności. Oddajemy władztwo podatkowe i dzień po ratyfikacji tej umowy Unia Europejska może narzucić Polsce takie podatki, które będą powodowały, że więcej wpłacimy do budżetu Unii Europejskiej do roku 2058, kiedy musimy te 250 miliardów złotych spłacić. Pani redaktor, każde euro musimy spłacić. Niczego za darmo nie otrzymujemy. I Solidarna Polska jest konsekwentna. Bronimy polskiej suwerenności. My nie dyskutujemy na temat Krajowego Planu Odbudowy jako pewnego mechanizmu pomocowego. I tu jest zgoda. On jest potrzebny. My się nie zgadzamy co do źródła jego finansowania. Uważamy, że Polska jako suwerenne państwo może samodzielnie pożyczyć. Nie potrzebujemy pośrednika w postaci drogiej Unii Europejskiej, która pożycza nam te 250 miliardów złotych. My je mamy wydawać. Te pieniądze są znaczone, bo jeszcze Unia Europejska nam mówi, jak je mamy wydawać. Każdy wydatek musi być podporządkowany celom brukselskiego mainstreamu. To nie jest tak, droga pani poseł, że te pieniądze trafią do Polski mikroprzedsiębiorców, którzy ucierpieli na pandemii. Niestety duża część tych pieniędzy trafi na ideologiczne wydatki Unii Europejskiej. Panie pośle, 37% czyli na premier Morawiecki transformację. Chce finansować nie wiem, LGBT na przykład. Tak to pan chce powiedzieć? W istocie, żeby było tutaj co do tego pełna informacja, to rzeczywiście w samym konstrukcji Funduszu Odbudowy jest wprost zapisane, że wszystkie wydatki muszą być zgodne z polityką równościową Unii Europejskiej. W związku z tym nie mamy żadnych wątpliwości. W związku z tym, no nie, ale chodzi generalnie o ideologię LGBT, ideologię gender. To w związku z tym istnieje ogromne zagrożenie, że te pieniądze, o których wielu dzisiaj polityków, również prawicy, marzy, i takich nie zobaczymy, ponieważ Unia Europejska dynamik ze względów ideologicznych nie wypłaci, bo pamiętajmy, że to rozporządzenie unijne tak niebezpieczne jednak obowiązuje. I w tym sensie oczywiście ja reprezentuję ostatnie zdanie, tą część polskiej prawicy, prawicy suwerennościowej, prawicy, której liderem jest dzisiaj Zbigniew Ziobro. Jest nas coraz więcej, ponieważ ludzie doceniają to, że i Polacy doceniają to, że bronimy polskiej suwerenności w sposób konsekwentny. No, widać po naszym poparciu społecznym już ponad 5%. Kolejne grupy społeczne. Ostatnie sondaże pokazują, że samodzielnie nie wchodzicie absolutnie do Sejmu. Panie pośle, nic podobnego. Mamy nasze sondaże i proszę mi wierzyć, że jest nas coraz więcej Polaków. Docenia właśnie twardą postawę obrony polskiej suwerenności. My nie zmieniamy w tej sprawie zdania i konsekwentnie oczywiście pięknie różnimy się z naszymi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości. Przeczytam, co napisał Bartłomiej Sienkiewicz, a napisał tak, pani poseł. Część opozycji podaje pomocną dłoń rządom Kaczyńskiego, powołując się na interes Polski w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. W interesie Polski jest zakończenie rządów Kaczyńskiego, a nie utrzymywanie go u władzy. Marnie widzę tę współpracę opozycji, skoro dzieją się takie rzeczy.
Ja zacznę od odpowiedzenia do panu posłowi. Czym tak naprawdę jest suwerenność? Bo ma pan pełne usta wolności, suwerenności, niezależności i patriotyzmu, ale kiedy przychodzi co do czego, to jednak ten patriotyzm nie zdaje egzaminu. Patriotyzm i suwerenność to jest możliwość, możliwość dla każdej Polki i każdego Polaka życia we własnym mieszkaniu albo w mieszkaniu, które może wynająć tak, żeby nie ograbić się z całego miesięcznego wynagrodzenia. Suwerenność to jest móc skorzystać z czystego, zielonego transportu publicznego, żeby dojechać do pracy. Do pracy, której się nie straci pomimo kryzysu gospodarczego. To jest niezależność i to jest suwerenność. Patriotyzmem jest walka o to, żeby ogromne pieniądze, ogromne środki unijne faktycznie trafiły do Polski i mogły podnieść Polskę po kryzysie pandemicznym. Żeby trafiły do tych ludzi, nie do posła Kowalskiego, tylko do zwykłego Kowalskiego. Nie do Zbigniewa Ziobry, ale do mieszkańców miast i miasteczek. To jest suwerenność i to jest patriotyzm. A jeżeli chodzi o głosy Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, no to ja mogę to zbyć tylko uśmiechem. Dlatego, że Koalicja Obywatelska zapętliła się wokół własnego ogona. Kilka tygodni temu pan Borys Budka chciał stawiać warunki, głosić oczekiwania wobec Krajowego Planu Odbudowy. Stanął na konferencji prasowej, zaprezentował prezentację w PowerPoincie. I na tym się skończyło. Żadnych postulatów, żadnych oczekiwań nie zgłosił do premiera. Lewica w tym czasie, zamiast gadać i bić polityczną pianę, przeprowadziła szerokie konsultacje społeczne z samorządowcami, związkami zawodowymi, przedsiębiorcami, pracownikami. I efekty tych konsultacji złożyliśmy na ręce rządu. Oczekiwanie nasze na ten moment jedno zostało już spełnione. Udało nam się nakłonić premiera Morawieckiego do tego, żeby usiadł do rozmowy z lewicą, usiadł do rozmowy z opozycją. Pani poseł, usiądzie, wy jesteście bardzo potrzebni i głosy w tym momencie, kiedy Solidarna Polska mówi nie, te głosy są po prostu potrzebne, tak? Pani redaktor, to co logiczne. Jest potrzebne, to potrzebne Polsce i jej mieszkańcom są te pieniądze. Potrzebne jest to, żeby one trafiły nie do pana Kowalskiego, nie do Obajtka, nie do Rydzyka, tylko do Polek i Polaków, do przedsiębiorców, do pracowników, do samorządów. I dlatego Lewica chce nie tylko deklaracji ustnej, że postulaty szóstka Lewicy zostanie spełniona. Chcemy, żeby do dokumentu, do Krajowego Planu Odbudowy, który wysłany zostanie do Komisji Europejskiej, zostały te postulaty wpisane, żeby były one na piśmie, tak, żeby Komisja Europejska mogła pilnować ich realizacji. Czyli pani mówi, że słuchamy się jako ten rząd tego, co mówią struktury unijne, tak, pani poseł? Tak czy nie? Oczywiście, że Europejski Fundusz Odbudowy będzie podlegał kontroli Komisji Europejskiej. Czy słuchamy się tego, co mówią struktury europejskie? Pani poseł, tak czy nie? Słuchamy się tego, my jako Lewica, co mówią Polki i Polacy. Nie, ja pytam o rząd. Ja pytam o rząd, pani poseł. Czy rząd słucha się tego, co mówią struktury europejskie, tak? Ale nie rozumiem, czy w tej chwili się słucha? Nie wiadomo, dlatego że jeszcze nie wysłał Krajowego Planu Odbudowy do Komisji Europejskiej. Przez ostatnie 6 lat pani nie wie, czy rząd się słucha struktur europejskich? Nie, rozumiem, dobrze. Aha. Dziękuję za precyzję. Tutaj jest, przepraszam, że ja może nieprecyzyjnie, ale tak. O tyle sytuacja jest inna, że jeżeli rząd nie będzie się, jak to pani redaktor mówi, słuchał, to pieniędzy nie dostanie. I to w tym tkwi szkopuł, że to Komisja Europejska ma być tym strażnikiem, tym gwarantem, że jeżeli zapisy Krajowego Planu Odbudowy nie będą realizowane, no to po prostu kolejna transza pieniędzy nie trafi do Polski. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, my nie rozmawiamy o kontroli wyłącznie tego rządu Zjednoczonej Prawicy. My rozmawiamy o kontroli jakiegokolwiek rządu. Tak, to już mówił Aleksander Kwaśniewski u nas, że to kolejny rząd będzie też, jaki by nie był. Tak, Janusz Kowalski.
teraz. Kolejny rząd. Więc to jest także w interesie Zjednoczonej Prawicy, także w interesie tych ugrupowań, które po najbliższych wyborach znajdą się w opozycji, pan Janusz Kowalski, żeby taka teraz kontrola była. Bardzo proszę. Może drogie panie zaskoczę, ale chcę coś powiedzieć naprawdę dobrego w tej sprawie. Znaczy ja się cieszę akurat, że Lewica rozmawia z panem premierem i rozmawia z rządem, ponieważ wyrywa się po półtora roku tej totalnej opozycyjności z tej polityki, która została nakreślona przez pana Budkę, przez pana Schetynę, przez pana Tuska. I to jest dobre, bo w ważnych sprawach, nawet jeżeli się całkowicie różnimy, trzeba rozmawiać, mogę powiedzieć, warto rozmawiać. No, na marginesie mam nadzieję, że ten program w telewizji publicznej zostanie utrzymany. Warto rozmawiać. No, to jest akurat dobra rzecz. Tym bardziej, że no, patrzymy się na Platformę Obywatelską. No jaka Platforma Obywatelska jest, to każdy widzi. No, mamy no, tego pana Borysa Budkę. No jedzie ten pan szef Platformy Obywatelskiej do Rzeszowa, mówi o Wrocławiu, pojechałby do Brukseli, mówiłby o Moskwie. No wszystko mu się kompletnie myli. Proszę pamiętać, że w grudniu 2020 roku no, Donald Tusk no, to rozpływał się na temat Funduszu Odbudowy. Był pierwszy, który popierał Fundusz Odbudowy. No to pytanie, co się stało, że dzisiaj Platforma Obywatelska tak bardzo chce głosować przeciwko Funduszowi Odbudowy i ratyfikacji. No to ja od razu powiem, ponieważ głównym celem Platformy Obywatelskiej, głównym wrogiem jest oczywiście pan minister Zbigniew Ziobro, ponieważ boją się tych śledztw, boją się śledztwa związanego z panem Sławomirem Nowakiem i doprowadzą do tego i chcieli doprowadzić do tego, żeby obalić rząd, ale na szczęście im się to po prostu nie uda. Zjednoczona Prawica trwa i te wszystkie kwestie na jakiej zasadzie ten rząd funkcjonuje, jeśli nie zgadza się w sprawach tak kluczowych. Pani redaktor, to jest takie, ostatnie pan, małżeństwo słowie z rozsądku. No już się nie kochamy, ale mamy sprawę do załatwienia redaktor, i będziemy tak żyć obok siebie, tak? Pani redaktor, również w dojrzałych demokracjach, a Polska już jest też dojrzałą demokracją, na przykład tu w Niemczech, również jest koalicja CDU-CSU, jest bardziej mainstreamowa partia i bardziej konserwatywna. No, właśnie siła Zjednoczonej Prawicy polega na tym kolorycie, na tym, że mamy różnych polityków. Ja reprezentuję Solidarną Polską, partię prawicy suwerennościowej i w tej sprawie jesteśmy konsekwentni. Ale chcę jedną rzecz powiedzieć. Ciesząc się, że Lewica zaczęła rozmawiać z rządem, zaczęła rozmawiać z Zjednoczoną Prawicą, możemy się w wielu sprawach różnić, ale ja również zapraszam serdecznie panią poseł do tego, aby zaczęła również bronić polskiego węgla, żeby zaczęła bronić polskich pracowników, kosztów, ponieważ ubóstwo energetyczne w moim przekonaniu stanie się dzisiaj najważniejszym tematem, tematem numer jeden tej dekady. Ceny energii, ciepła pójdą o 100% do góry, ceny gazu pójdą o 100% do góry i pytanie, gdzie jest Lewica? Pani dużo mówi o tej panie ideologii pośle, klimatycznej z Unią Europejską, kończyć, ale poseł, naprawdę warto, zdanie, naprawdę warto bronić polskich pracowników, poseł, miejsc pracy, które niestety Unia Europejska nam likwiduje. Panie pośle, w Sejmie leży ustawa złożona przeze mnie w imieniu Lewicy. Ustawa, która chroni pracowników przed zakażeniami w zakładach pracy. Teraz bardzo ważna ustawa w środku pandemii. Chodzi o to, żeby pracodawcy nie mogli zwalniać pracownika tylko za to, że zachorował i przez dłuższy czas przebywał na zwolnieniu lekarskim. Ja bardzo proszę pana posła, skoro jest pan taki propracowniczy i jest pan członkiem koalicji rządzącej, żeby jak najszybciej ta ustawa trafiła pod obrady i została przyjęta. To tym apelem przyjęta, kończymy w takim razie, szanowni państwo. Spółka Skarbu Państwa, w której pan także pracował, Poczta Polska, w tej chwili zwalnia za chorobę swoich Agnieszka pracowników. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Janusz Kowalski. Musimy kończyć tym apelem. Dziękuję, bronimy polskiej suwerenności. Bardzo dziękuję państwu za udział w programie. Marta Budzyńska, raport i tematy jakie, Marto? Dobry wieczór. My dziś sprawdzamy, jak działa podziemie hazardowe. Żadne kary, czy to pieniężne, czy to więzienia, nie są w stanie odstraszyć ani klientów, ani tych, którzy prowadzą takie nielegalne punkty gier. Dziś także zabierzemy państwa do Czarnobyla i pokażemy, jak wygląda życie w zamkniętej strefie 35 lat po katastrofie, ale będzie też dowód na to, że z pozoru niewinna pomyłka może przynieść wiele dobrego, czyli jak wykorzystać marketingowo słynnego już krakowskiego Laguna. O tym już za chwilę. U Marty Budzyńskiej w raporcie. Ja dziękuję za dziś. Zapraszam na jutro. Spokojnego wieczoru. ...35 lat od wybuchu w Czarnobylu. Jedziesz tam zobaczyć apokalipsę i co może ze światem zrobić człowiek i jego bezmyślność? Opowieść dziennikarki o wizycie w miejscu katastrofy. Chodzenie po miejscu, które rozpada się na naszych oczach. Raport o 21 w Polsat News. Od zaskakujących faktów. Nasze działki i ogrody pełne są trujących roślin. Po ciekawostki, zmiany w regulacjach.